Kochani moi, to wielka radość, zapewne dla każdego i dla Polaków, którzy licznie, muszę powiedzieć, i młodzież przybyli dzisiaj do Rzymu z dwóch powodów. Jak wiecie, najpierw to ten powód też bardzo ważny, kolejna rocznica zwycięstwa pod Monte Cassino polskich żołnierzy, przybył też prezydent, który będzie się modlił przy grobie świętego Jana Pawła II również. Ja miałem tę możliwość, jak widzieliście już wcześniej rano, przed godziną 7, a następnie rozpoczęła się msza święta. Po godzinie 7 przewodniczył jej kardynał Gerald Miller, były prefekt Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów. Carissimi, questo giorno è molto particolare per la Polonia, perché come prima anniversario di vittoria di i Polacchi durante Seconda Guerra Mondiale a Monte Cassino, e poi seconda cosa che noi sappiamo tutti. Oggi è compleanno di San Giovanni Paolo II. Ho potuto anche stamattina già pregare vicino alla sua tomba, affidando tutti voi, vostre famiglie, prima che da Roma vado verso Nord Italia. Vi ricordo che stasera, ore 19, la Santa Messa, che oggi preghiamo anche e soprattutto intercessione di San Giovanni Paolo II nel suo compleanno per l'Italia, per le nostre famiglie. Lui è patrono della famiglia. A więc, moi drodzy, dzisiaj szczególnie prosimy świętego Jana Pawła II o potrzebne łaski, wyproś nam pokój. Prosimy świętego Jana Pawła II o miłość, pojednanie w narodzie, o to, byśmy mogli być takimi świadkami Chrystusa jak On. O to tak prosiłem bardzo, kiedy modliłem się przy grobie, prosiłem za wszystkimi w domach modlitwy świętego Szarbela, za wami, za chorymi, jakże prosiłem też za chorą Maję, która jest w szpitalu w Radomiu, i wielu chorych dzieci, młodzieży dzisiaj też mogłem już zobaczyć, jak wielu chorych przybywa też na modlitwę przy grobie świętego Jana Pawła II. Prosimy o jego wstawiennictwo, więc dzisiaj w jego urodziny błagamy Cię, prosimy i błagamy: święty Janie Pawle II, przyjdź nam z pomocą. Dlatego zapraszam Was również o 9:00 za chwilę tutaj niedaleko Bazyliki Świętego Piotra w kaplicy u sióstr. Będę sprawował Eucharystię i o każdym z Was myślę, których znam, których Pan Bóg mi pozwolił poznać, którzy przybywają czy będą przybywać do sanktuarium we Florencji koło Jurze. Niech Bóg Wam błogosławi. I tak powiedziałem: święty Janie Pawle II, przybyłem tym razem na włoską ziemię z dwoma sercami, Jezusa i Maryi, pokonując te etapy długie, męczące, ale proszę Cię, święty Janie Pawle II, bądź ze mną, bądź z każdym z nas, abyśmy te serca nasze pielęgnowali i, moi drodzy, tych serc nigdy nie zagubili, żeby te serca nie stały się puste. Dlatego o to dziś prosimy z całego serca. Na YouTubie, na kanale Szarbel TV możecie śledzić również i uczestniczyć duchowo w mszy świętej o godzinie 9:00. Allora carissimi, come vi dicevo, per me questa gioia di essere qui. Preghiamo soprattutto San Giovanni Paolo II, intercedi che i nostri cuori siano sempre belli, pieni di amore. Dicevo, questa volta sono in Italia con questi, come vedete, cuori di Sacro Cuore Gesù e di Maria, e soprattutto chiedendo San Giovanni Paolo II, donaci la forza di non cambiare mai il cuore, di restare sempre con amore pieno, con perdono nel cuore. Dio vi benedica, anche che io ho dato la benedizione in Basilica San Pietro a voi, ripeto, la benedizione mai, mai è poco. A więc, moi drodzy, prosimy o te wszystkie łaski. Cały czas słyszę polskie słowa, Polacy. Przyjmijcie jeszcze raz błogosławieństwo z tego miejsca dzisiaj i o 9:00 msza święta. Niech Was błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. To właśnie tutaj przy Jego grobie już zbierają się od wczesnych godzin Polacy, którzy przybyli. Przybędzie również i prezydent Polski.
Dzisiaj modlić się przy grobie wielkiego świętego, który ukazał nam, co to znaczy być prawdziwie uczniem Chrystusa, apostołem. Dzisiaj prosimy więc w dzień urodzin świętego Jana Pawła II, wstawiaj się za nami i przyjdź nam, święty Janie Pawle II, z pomocą, zwłaszcza w tym jakże trudnym czasie. Cari fratelli e sorelle, oggi in questa cappella qui davanti alla tomba di San Giovanni Paolo II si uniscono tanti alla preghiera. Ci sarà anche presidente della Polonia, perché oggi è il compleanno di Papa Giovanni Paolo. Vi affido tutti quanti in questo suo compleanno, specialmente in special modo alla sua intercessione per tutti voi malati, per tutti quanti che avete bisogno in questo momento di più le grazie. O San Giovanni Paolo II, intercedi per noi. Kochani bracia i siostry, całym sercem dzisiaj właśnie prosimy o te potrzebne łaski dla nas. Święty Janie Paweł II, stawiaj się za nami. Moi drodzy, oto jeszcze zobaczcie na kaplicę, ilu jest Polaków tutaj zebranych, którzy dzisiaj przybyli do Rzymu również, aby modlić się przy grobie świętego Jana Pawła II. Ja natomiast o godzinie 9 odprawię mszę świętą tu niedaleko u sióstr przy Bazylice świętego Piotra. O 9 zapraszam na kanale Sharper TV, kanał na YouTubie oraz inizia la Santa Messa già vicino la tomba di San Giovanni Paolo II. A teraz zaczyna się właśnie msza święta. Pozdrawiam i błogosławię wszystkim od tego mistego miejsca. Niech każdy przyjmie błogosławieństwo. Święty Janie Pawle II, stawiaj się za nami w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Oto słowo Boże.